Powiat brzeski z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców konsekwentnie buduje kolejne odcinki chodników dla pieszych. Tylko w tym roku na ten cel zostało przeznaczone blisko 5 milionów złotych. Dzięki corocznym inwestycjom sieć chodników przy drogach powiatowych wynosi już ponad 70 km. Jednak jest jeszcze wiele miejsc, gdzie ich powstanie jest niezbędne dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Dlatego powiat już rozpoczął przygotowanie dokumentacji budowlanej, która pozwoli budować chodniki w najpotrzebniejszych miejscach. Na początku listy priorytetowej jest budowa chodnika przy ulicy Małopolskiej w Jadownikach. Jeszcze w tym roku powiat chce rozstrzygnąć przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej, aby w przyszłym roku wystąpić o pozwolenie na budowę. Starosta już wystąpił do burmistrza Brzeska o deklarację współpracy przy realizacji tej inwestycji, ponieważ zgodnie z obowiązującą umową do realizacji inwestycji niezbędny jest finansowy udział gminy, na której terenie ma powstać chodnik. Chodniki zawsze realizujemy w partnerstwie z gminami, a w związku z bardzo licznymi interpelacjami wypowiedziami radnych, a przede wszystkim pana radnego Macieja Podobińskiego, skierowałem pismo do burmistrza Brzeska o decyzję w sprawie finansowania projektu, który właśnie w tej chwili chcemy zlecić. Projekt miałby być wykonany na przełomie roku. Samorządowcy zauważają problem. Przy ulicy Małopolskiej jest sporo domów, jeździ nią wiele samochodów, dlatego budowa chodnika, by było bezpiecznie, jest konieczna. Budowa chodnika przy ulicy Małopolskiej jest nie tylko zasadna, ale zwyczajnie niezbędna. Ulicę Małopolską cechuje gęsta, zwarta zabudowa oraz duże, miejscami bardzo duże natężenie ruchu. Stąd na forum Rady Powiatu wnosiłem w tej kwestii liczne zapytania, wnioski i interpelacje. Przyszedł czas na konkretne decyzje i na znalezienie środków finansowych. Mieszkańcy z radością przyjęli wiadomość, że jest realna szansa, by powstał chodnik. Ulica ta jest bardzo uczęszczana, dlatego że nie tylko nas, mieszkańców ulicy Małopolskiej, ale tu przyjeżdżają z okolicznych wsi, którzy przyjeżdżają do Brzeska, do pracy, jak również w Brzesku zostawiają samochody i jadą do Krakowa do pracy. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to budowa chodnika może rozpocząć się już w przyszłym roku.